Cześć Mano. Dzisiaj mam dla Was filmik, który był zaproponowany przez jednego z widzów na live'ie. Mianowicie poradnik, jak sprawdzić, czy na naszym serwerze pojawił się Yasir. Oczywiście, gdybym chciał zrobić tylko poradnik do tego, to filmik trwałby dosłownie 30 sekund, bo mniej więcej tyle zajmuje sprawdzenie tego, czy Yasir jest, czy go nie ma. Dlatego stwierdziłem, że rozbuduję ten filmik o wszystkie mini world change'e, które możemy sprawdzić w Adventures Guild. Troszkę ich jest, jak naliczyłem to około 30. Ja podzieliłem sobie je tak naprawdę na trzy grupy. Zaczniemy sobie od tych, które są istotne z punktu widzenia przeciętnego Tibijczyka. Właśnie na przykład jak to, czy jest Yasir, oraz nieistotne, przynajmniej z mojego punktu widzenia, które służą głównie do tego, żeby zdobyć jakieś achievementy. No ja nie będę prezentował, jak je wykonać, ponieważ potrzebowałbym na to prawdopodobnie całego roku, żeby zebrać materiał, jako że wszystkie te world change'e pojawiają się losowo, a niektóre bardzo rzadko. No i na koniec zostaje grupa eventowych, które tak naprawdę jest ich tylko kilka i pojawiają się raz w roku z okazji jakiegoś tibijskiego święta. Zazwyczaj każdy o tym wcześniej wie, też informacja o tym jest na tibia.com. No ale możemy to sprawdzić na worldboardzie, dlatego też o nich tutaj wspomnę. Także kto chce się czegoś ciekawego dowiedzieć, zapraszam do oglądania. Przechodząc do meritum dzisiejszego filmu, aby sprawdzić, jakie world change'e pojawiły się dzisiaj na naszym serwerze, udajemy się do świątyni w dowolnym tibijskim mieście. Jeśli posiadamy przy sobie Adventure Stone, to stojąc mniej więcej na środku danej świątyni, klikamy w niego i zostaniemy przeteleportowani na Adventure Island. Jeśli nie mamy przy sobie Adventure Stone'a, piszemy do NPC-ka, który znajduje się w danej świątyni i prosimy go o Adventure Stone'a, po czym dostajemy ten kamień za darmo i wtedy możemy go użyć. Kiedy znajdziemy się już na wyspie, obok NPC-ka Haros, czyli mniej więcej w tym miejscu, w którym się pojawimy, zobaczymy niewielką tablicę ogłoszeń, w którą możemy kliknąć i wtedy w naszym server logu pojawią się wszystkie world change, mini world change, które występują na naszym serwerze w danym dniu. Dobrze, skoro wiemy już, gdzie znaleźć tablicę ogłoszeń oraz jak jej użyć, omówmy sobie to, jakie informacje możemy na niej znaleźć. Zacznijmy od tego sławnego Yasira. Jest to Oriental Trader World Mini World Change i w momencie, kiedy Yasir zawita w danym dniu na nasz serwer, na tablicy ogłoszeń pojawi się adnotacja: Oriental Ships Sighted. A trader for exotic creature products may currently be visiting Carling, Ancrafton or Liberty Bay. I w tym dniu możemy znaleźć Yasira w jednym z tych trzech miast. Nie jest to takie trudne, prawda? Kolejnym world change'em wartym wspomnienia na naszej liście jest Nightmare Isles. Tak naprawdę chodzi tu o popularną islę, która codziennie znajduje się w jednej z trzech lokalizacji. I tą lokalizację właśnie możemy sobie sprawdzić na worldboardzie, widząc adnotację, która brzmi: A sandstorm travels through Darama, leading to isle full of deadly creatures inside a nightmare. Avoid the. No i ta końcówka mówi nam, gdzie znajduje się w danym dniu wejście na islę. Northernmost coast, czyli północ Darashi, river near Defia, czyli tam na lewo Darashi obok wejścia na Defię, oraz avoid the Ancrachnum Tarpitz, czyli na Ancrachnum niedaleko przejścia na Cobra Bastion. Kolejnym world change'em jest Fury Gate, który mówi nam o tym, czy wejście do Fury Gate zostało otwarte w jednej z lokalizacji w Tibi. Dokładnie mówi nam o tym adnotacja: A Fury Gate has opened near one of the major cities somewhere in Tibia. Bardzo prosty, krótki komunikat. Jeśli go zobaczymy, to znaczy, że możemy szukać wejścia do Fury Gate w jednej z 10 lokalizacji. Natomiast numer 4 na naszej liście to Full Moon, czyli tibijska pełnia księżyca, która ma miejsce między 12 a 14 dniem każdego miesiąca. W tym czasie możemy wykonać w pełni Greenvale Quest, z łerem mobków będą lecieć Moonlane Krystale oraz
13 dnia każdego miesiąca zespi się Feoxa. I w zasadzie to wszystko, co należy wiedzieć na temat tego mini world change. Następny jest Fire from the Earth, czyli tak naprawdę informacja o tym, czy wybuchł wulkan na Goromie, kiedy możemy wewnątrz goromskiego wulkanu spotkać mocne potwory typu Diabolic Gimpy, Hellfire Fightery, a także Dragonlingi, które można złapać i zrobić sobie z nich mounta. No i informacja o tym brzmi: The Volcanon Goroma sends his fiery message into the sky. A lot of creatures are flooding the lands together with its lava. Jeśli zobaczymy na tablicy ogłoszeń taką informację, to znaczy, że wulkan wybuchł i możemy odwiedzić Goromę, żeby sobie tam troszeczkę popolować. Ostatnim według mnie istotnym world changem są Spirit Grounds. Jest to coś podobnego do Isli. Tak naprawdę różni się to tylko potworkami. Tutaj również mamy trzy lokalizacje wejścia do miejscówki, na której możemy sobie poekspić. Różnica jest taka, że losowo zmienia się też poziom trudności na tej miejscówce. Mogą tam się respić ghosty, gohule, bonlordy i mumie lub nightstalkery, banshee, soul eatery i braindeathy lub Nightmare, Nightmare Siony, Spectre i Fantazmy. To jest taka jedyna różnica między Isle a Spirit Grounds, że tutaj oprócz tego, że zmienia się lokalizacja wejścia na jedną z trzech, to jeszcze mogą się zmienić potwory, które tam występują. Jest to, myślę, dużo mniej znana miejscówka, pewnie sporo osób o niej nawet nie słyszało, a tam też na jakichś tam mniejszych levelach można sobie coś tam poekspić, pobić bestiarkę. I też jest to ciekawa informacja. Tutaj również mamy trzy komunikaty, które o tym informują w zależności od lokalizacji, na której znajduje się wejście. A brzmią one: Adventures have told of Spirit Gate in the Ghostland, fight the Restless Undead. In the Daramanian Mountains, fight the Restless Undead. I in the Vanguard, i końcówka jest ta sama, więc nie będę jej już powtarzał. I tak naprawdę to by było na tyle. Sześć istotnych world change'y, o których warto tak naprawdę wspomnieć. No a teraz przejdźmy sobie do 15 tak naprawdę dla mnie nieistotnych w zasadzie, ponieważ no ja nie jestem osobą, która lubi uganiać się za achievementami, no ale jeśli kogoś achievementy kręcą, to myślę, że te informacje, które za chwilę tutaj usłyszy, mogą być dla niego również ciekawe. Okej, mówiąc o nieistotnych mini world change'ach, zacznijmy od napadu na bank. Jest to jeden z najbardziej irytujących world change'y chyba tak naprawdę. Polega on na tym, że bank AB, Thais, Karlin i Venore zostały napadnięte i obrabowane. No i tak naprawdę naszym zadaniem jest znalezienie czterech złodziei, zabicie ich i oddanie worków z skradzionymi pieniędzmi do NPC bankierów. Widzimy wtedy na worldboardzie adnotację, która brzmi: Several banks in Mayor Coastal Town are being robbed. The thieves are still on the loose. Bank robbery is active. No i wtedy możemy udać się w cztery lokalizacje, znaleźć złodziei, zabijamy ich, odzyskujemy worki ze skradzionym złotem i oddajemy do naszych banków. Kolejny world change nazywa się Boret. Adnotacja, jaka mu towarzyszy, to: Sharpen your sword, the witch wyda is Boret, so pay her a visit. Mówi nam to, że czarownica wyda, która znajduje się w okolicach Venora, jest znudzona. I w tym czasie przywołuje ona imitację Giant Spiderów tak naprawdę, które musimy przyjść i zabić, i za to dostajemy achievement. Dodatkowo za oddanie jej Blood Herbów mamy szansę otrzymać poszarpanego misia. I za tego misia też również otrzymujemy achievement. Przechodząc dalej, mamy Chakoya Iceberg. A big iceberg has been washed up at the coast north of the Port Hope. It seems to be inhabited by strange white furballs. Jest to informacja o tym, że na północ od Port Hope pojawiła się wyspa, na której respią się Chakoye.
Nie ma ich tam jakoś mega dużo, ale jest to fajna miejscówka, żeby sobie porobić bestiarkę. I tak naprawdę nic poza tym ona nie wnosi, więc dlatego jest na mojej liście nieistotnych world change'ów. Następny na naszej liście jest Down the Drain. The river south of the Outlaw Camp is flooding. A small island there should now be reachable safety. Jest to informacja, że przy Outlaw Camp pojawiło się przejście do małej wysepki, pod którą respią się Water Elementale. Za zabicie 50 z nich dostajemy achievement. Podobnym mini world change'em jest Hive Outpost. A hive infestation has been site southwest of Liberty Bay. An unnerving humming and buzzing is filling out the air. Jest to bardzo podobny world change do tego przy Outlaw Camp. Tym razem obok Liberty Bay pojawia się wejście na niedużą wysepkę, na której znajdziemy potwory, które normalnie możemy pochodzić na Hive'ie. Jest tutaj szansa na spotkanie Hive Overseer'a i też dostajemy tutaj achievement za zabicie jakiejś tam ilości potworów. Płynnie przechodzimy do Hunter and Dwarg Camp. Strange sounds echo through the wood, as hunters and dwarves fight over the holy grounds and the game that roams there. Jest to informacja, że na północ od Medusa Tower znajduje się mały obóz, w którym respią się dworce lub huntery, jedno lub drugie, w zależności od world change'u. Dalej na liście mamy Lumberjacka. Looks like the Queen's own royal trees are being cut down. The Lumberjack responsible shall be put to justice. Jest to informacja o tym, że na północ od Karlin pojawił się drwal, który wycina królewski las. Musimy z nim porozmawiać, po czym zareportować o tej rozmowie królowej Eloise i za to dostaniemy kolejny achievement. Kolejnym dla mnie bezsensownym world change'em jest Noodle is gone. Not again, Noodle has taken some royal freedom and left the castle after him in the name of the king. Oznacza to, że królewski pies Noodle uciekł z zamku i musimy go odnaleźć i zareportować o tym królowi. Tak naprawdę to wszystko. Następnym world change'em są nomadzi. Nomads travel the eternal sands of Ankrachnus Desert, there must be a camp somewhere. Jest to informacja o tym, że nomadowie rozbili gdzieś na pustyni Daramie swój obóz. Jest to jedna z trzech losowych lub pięciu losowych lokalizacji. W każdym z obozów możemy znaleźć w skrzynce jakieś tam małe nagrody oraz dodatkowo jest to okres, w którym na mapie pojawiają się niebiescy nomadowie, więc warto wbić ich sobie do bestiarki. Następnie na naszej liście jest Poacher Caves. Poachers are ravaging the widow north of the Greenclaw Swamp, but the animals seem to fight back. Jest to informacja, że w jaskini, gdzie normalnie respią się Gloomwolfy, w tej chwili znajdują się Poacher oraz Huntery. Jest to w okolicy Amazon Campu, troszeczkę na północ. Jest to według mnie najlepszy moment na to, żeby wbijać bestiarkę właśnie na te potwory, bo tam idzie to chyba najszybciej. Następny mini world change jest typowy dla właśnie łowców achievementów, ponieważ River Runs Deep. Informacja o tym brzmi: The river in Zaostep runs deep. There may be more fish than usual. Oznacza to, że wyschnięta rzeka na stepach Zao w tej chwili jest zalana wodą, jest głębsza niż zwykle i można tam złowić jeden gatunek ryb, który jest bardzo rzadki i za właśnie złowienie tej rybki dostajemy kolejny achievement. Kolejny na liście jest Spider Nest. A whole nest of the spiders needs to be exterminated. A mama long legs is on the loose. Pojawia się wtedy na mapie w okolicach Venore, konkretnie w okolicach tego mostku, z którego idziemy z Venore do Kaz na przykład. Mini boss, który nazywa się Mama Long Legs. Zabijamy. Wygląda on jak Giant Spider, zabijamy go i dostajemy kolejny achievement. Idąc dalej, mamy mini world change Stampede. Stampede, the ape god has stirred up the Tiquanda's elephants again. Jest to informacja, że gdzieś na Tiquandzie znaleziono ślad stopy boga małp i słonie są przerażone. Wtedy możemy spotkać na Tiquandzie terrified elefanty, z których częściej niż ze zwykłych elefantów lecą kły słoni. Następnym
World Changerem jest Thawing, czyli odwilż. Judging by the unearthed mammoths in Svalgrond, enough snow has melted away to reveal some very special flora. Jest to okres, w którym na północy Svalgrond możemy znaleźć ice flower, z których możemy zdobyć nasionka. Jest za zdobycie 10 nasion dostaniemy achievement, a same nasionka możemy zasadzić w pustytonicy jako ozdobę do domku. I ostatnim mini world changem na liście nieistotnych jest Warpath. Bibi, Bloodbath and her crew are roaming the lands, destroying everything in their path. Jest to informacja, że gdzieś na mapie, w jednej z trzech lokalizacji, czyli na Kalin, przy Femur Hills lub przy Yakunda Desert, pojawił się obóz orków, gdzie możemy zabić minibossa oraz dostać kolejny achievement. No i na koniec zostawiłem grupę eventową, czyli są to trzy eventy, które też znajdziemy na tablicy ogłoszeń, jednak informacja o tych eventach zawsze pojawia się na Tibia.com tak mniej więcej na tydzień wcześniej, także i tak każdy o tym wie, jednak jest to Devolvolga's Essence, o której informacja brzmi: Because you have some tentacle pieces, you can now use Devolvolga's very essence to enter the boss lair. I to jest informacja o Devolvolga. Dodatkowo Chillfrost and Icebridge now contacts Svalgrond to a frosty island where monsters and strange frozen creatures have been sighted. To jest ciekawszy event. Ciekawy event, ponieważ możemy zdobyć tutaj Mounta Ursa Godona oraz bić bestialkę na Czekoje, locąc Melting Horny. Ten event też zawsze jest zapowiedziany dużo wcześniej na Tibia.com, więc każdy o tym wie. Niemniej informacja o nim pojawia się na tablicy ogłoszeń. No i ostatni King's Day. Hail to the King, it's a King's Day in Highest, join the celebration. To jest ten world change, w którym co jakiś czas na ekranie widzimy informację, że dla zachwytu Tibijczyków król przywołał na arenie jakieś tam potwory. Także możemy wejść sobie na Knight's Arena w Highest i zmierzyć się z tymi potworami od jakichś teoli przez dragi aż po DL-e. No i oczywiście za to też można dostać jakiś tam mało istotny achievement, aczkolwiek jeśli ktoś lubi zbierać achievementy, na pewno będzie tym zainteresowany. I tak naprawdę jest to już wszystko w dzisiejszym filmiku. Wszystkie mini world change, które możemy sprawdzić, czy występują na naszym serwerze poprzez użycie tablicy ogłoszeń na Adventures Island. Co więcej, część z tych world change'ów jest ogłaszana też przez Town Criera w Thais. Jeśli do niego podejdziemy, on co jakiś czas wygłasza jakąś kwestię w zależności od world change'u. Te kwestie są różne, no ale żeby u niego sprawdzić wszystkie world change'e, to musimy chwilę przy nim postać, no ponieważ on zgłasza tylko jeden world change naraz, no a na tablicy ogłoszeń mamy wylistowane wszystkie od razu, co jest znacznie szybsze i wygodniejsze. No i mam nadzieję, że podobał wam się ten film. Jeśli tak, no to standardowo łapa w górę, a raczej tak. Oczywiście jeśli chcecie być na bieżąco z kanałem, no to zachęcam do subskrypcji, co na pewno pomoże mi rozwinąć kanał. No i w komentarzu oczywiście napiszcie, czy world change, które uznałem za nieistotne, dla was również są nieistotne i mogłyby nie istnieć, czy może jednak bawi was zbieranie achievementów. No i też jeśli macie jakieś sugestie lub pomysły, jaki film można by nagrać, co można by zmienić w filmach, żeby były dla was ciekawsze i przyjemniejsze w odbiorze, no zawsze miło jakiś feedback przeczytać. I tak jak na przykład tutaj sam temat filmu wyszedł od widzów, tak też wasze sugestie raczej staram się w życie wprowadzać. Także wszystkim, którzy wytrzymali aż do tego momentu, dzięki za oglądanie. Życzę miłego nowego roku, miłego miesiąca, a także samych sukcesów tibijskich i nie tylko. Cześć, do usłyszenia.